dusze. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale u brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, rozpoczynamy czas świętych rekolekcji, w czasie którym mamy przypatrzeć się sobie, czy jesteśmy na dobrej drodze, na drodze oświeconej Bożym światłem dla siebie samych, dla naszych najbliższych, dla wszystkich, z którymi się spotykamy w życiu każdego dnia. Jako chrześcijanie powinniśmy oświecać drogę naszego życia światłem Ewangelii i nauki Chrystusowej. Najpierw sobie, a tym samym także innym. Chciejmy żyć prawdami ewangelicznymi, głosić je w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, a będziemy to czynić wtedy, kiedy nasze życie będzie czytelne dla innych, kiedy za naszymi słowami pójdą również czyny, nasza troska o innych, uczciwość, sprawiedliwość, dobroć, wszystkie cnoty. Bo wtedy będziemy mogli i będziemy mieli prawo innych pouczać i od nich wymagać, ale najpierw musimy tego wszystkiego wymagać od siebie. Abyśmy mogli to czynić, musimy współdziałać z łaską Bożą. Być ludźmi modlitwy, słuchać Słowa Bożego, rozważać je i korzystać ze środków uświęcenia, jakimi są sakramenty święte, poszerzać swoją wiedzę ludzką, historyczną, religijną, służącą naszemu doskonaleniu ludzkiemu, chrześcijańskiemu, stanowemu, zawodowemu. W czasie rekolekcji, jeśli chcemy ten czas odprawić owocnie, trzeba nam wejrzeć w siebie, zadać sobie kilka pytań o to wszystko i starać się na nie odpowiedzieć. Niech każdy z nas, nasze rodziny i wszystkie społeczności się odnowią. Niech nam w tym pomogą
odprawiane, przeżywane przez nas te święte ćwiczenia rekolekcyjne, które właśnie rozpoczynamy. Rekolekcje to czas refleksji nad naszym życiem chrześcijańskim, to czas nauki Bożych zasad zawartych w dekalogu, to wreszcie czas pokuty i żalu sprzyjający odrodzeniu i nawróceniu. Spróbujmy dziś zastanowić się nad pojęciem nawrócić się i zrozumieć jego znaczenie w świetle wiary. A zatem nawrócenie to konsekwentne i trwałe zerwanie z grzechem oraz powrót na drogę ku zbawieniu. Ale nie jest to proces ani łatwy, ani natychmiastowy, wymaga ciężkiej, mozolnej pracy nad sobą. Nawrócenie nie dzieje się też w izolacji. Sam proces nawrócenia, choć świadczy o wolności człowieka i jego zdolności do przemiany, odbywa się w określonej rzeczywistości i podlega rozmaitym wpływom. Dlatego ta odmiana serca jest tak trudna i dlatego trzeba się modlić o światło Ducha Świętego, by właśnie zrozumieć Boże prawo, a tak naprawdę do nawrócenia wzywa nas Pan Bóg i On też daje łaskę, abyśmy mogli odpowiedzieć na to zaproszenie. Bóg zawsze czeka na skruszonego grzesznika, ale to człowiek sam musi podjąć decyzję, czy jest gotowy do zmiany swojego życia. Stąd płynie wniosek, że nie każdy pragnie zerwać z grzechem, trwa w nim i nie zamierza pokutować. Ten stan duszy jest obrazem Ducha Świętego, jest odepchnięciem Bożego przebaczenia i Jego nieskończonego miłosierdzia. Chrystus przestrzega wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których ludzie by się dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Uporczywe trwanie grzechu jest właśnie taką niewybaczalną zniewagą Ducha Świętego, ale i przed tymi grzesznikami jest nadzieja, bo dopóki żyją, mogą się jeszcze nawrócić, okazać żal i skruchę i otrzymać przebaczenie. Każdy człowiek, nie tylko ten permanentnie trwający w grzechu, może znaleźć się w niebezpieczeństwie pozbawienia siebie przebaczenia od Pana Boga, bo przecież wielokrotnie korzystaliśmy z sakramentu pokuty i pojednania, na spowiedzi postanawialiśmy poprawę i co? I wracaliśmy niestety do tych samych wad i grzechów, a Jezus mówi jednoznacznie, gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajdzie, mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Taki jest owoc niepełnego nawrócenia, czyli pozostającego na poziomie deklaratywnym. W historii świętej znajdziemy wiele przykładów pozornego nawrócenia. Najjaskrawszy stanowi apostoł Judasz Iskariota. On nie miał przekonania do chrystusowej wizji odkupienia. Zbudował więc sobie własny ideał Mesjasza, wyzwoliciela Izraela spod okupacji rzymskiej, a siebie widział jako ministra skarbu w tym nowym królestwie. Kiedy Jezus przekreślił owe doczesne nadzieje Judasza, apostoł doznał wielkiego zawodu.
konsekwencji zdradził mistrza i nauczyciela, a kończył życie w sposób tragiczny. Kolejny przykład niepełnego nawrócenia zawiera opowieść o Annaszu i Szafirze, wyjęta z Dziejów Apostolskich. Los tych dwojga małżonków był również tragiczny. Święty Piotr podpowiada, że skłamali Duchowi Świętemu i wystawili na próbę Ducha Pańskiego i nie pomógł im fakt, że byli członkami Jerozolimskiej, bo Pan Bóg nie pozwoli, aby się z niego naśmiewano. Na drugim biegunie, w procesie ponownego otwarcia się na naukę Bożą, znaleźli się ci, którzy zdeklarowali autentyczne, pełne nawrócenie. W Starym Testamencie był to król Dawid, który dopuścił się ciężkich grzechów. Zgrzeszył cudzołóstwem i bezpośrednio przyczynił się do śmierci Hetyty Uriasza, posyłając go do walki z przerażającymi siłami wroga i wiedząc, że nie ocali życia. Potem gorzko żałował swoich czynów i błagał Pana Boga o przebaczenie, otrzymał je, ale musiał ponieść karę. Przez proroka Natana dowiedział się, że zostanie mu odpuszczony grzech. Sam Dawid nie umrze, ale syn, który się narodzi, tak. Posłuchajmy rozmowy proroka z Dawidem. Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Inny przykład pochodzi z lat powstawania gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, a dotyczy nawrócenia Szawła z Tarsu, znanego z wrogiego stosunku do chrześcijan. Dla Boga jednak nie ma rzeczy niemożliwych i oto Szaweł dostaje nawrócenia. Gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go nagle jasność z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. I jeszcze jeden przykład zaczerpnięty z Nowego Testamentu to przypowieść o synu marnotrawnym, który nawraca się, będąc w dalekim kraju. Jego postawa jest najbliższa współczesnemu człowiekowi. Syn marnotrawny jawi się nam jako ktoś całkiem zwyczajny, a właściwie jako dobry, choć lekkomyślny człowiek, któremu przytrafiły się złe rzeczy. Przypomnijmy, zamiast pozostać w domu, prosi ojca o wcześniejsze przekazanie mu należnej części dziedzictwa, wyjeżdża i bezmyślnie trwoni pieniądze. A kiedy już nie ma nic, trawiony wyrzutami sumienia z powodu grzechów, przymiera głodem, postanawia wrócić. Ewangelista podaje jego słowa: pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Ale ojciec ze wzruszeniem, pełen miłosierdzia i gotowości na przebaczenie, wita go otwartymi ramionami. Co takiego jest wyjątkowego w tej opowieści? Pomyślmy przez chwilę. Może to, że syn nie wysłał posłańców,
aby w Jego imieniu zażądali od Ojca nowych pieniędzy na Jego grzeszne życie, a może to, że pokładał ufność w sprawiedliwość i miłość Ojca, a może pewność, że jakkolwiek zawinił, Ojciec przebaczy mu. Ale zapewne nie spodziewał się tak serdecznego powitania. Opuścił daleki kraj, bo nie mógł znieść ciężaru własnych grzechów. Powrócił do domu Ojca, bo chciał zmienić dotychczasowe życie, bo chciał stać się lepszym człowiekiem. Syn marnotrawny nie powrócił do Ojca zbudnie podniesioną głową, ale w pokorze. Jaką naukę zawiera dla nas? Ofiaruje równocześnie wiele dobra i wiele zła. Nowe możliwości, ale i nowe pokusy. Szybkość oraz intensywność życia sprawia, że wielu chrześcijanom wydaje się, że wystarczy krótkie spotkanie ewangelizacyjne, w biegu odmówiona modlitwa, raz na rok uklęknięcie na stopniach konfesjonału, bo tak wypada dla oczu innych, jakieś postanowienie poprawy i to wystarczy, by przysłużyć się Bogu. Nie wystarczy. To nie jest prawdziwe nawrócenie. Autentyczna pokuta to świadomość tego, że zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu i nie mogę nazwać siebie Jego dzieckiem. To autentyzm gotowości odwrócenia się od grzechu i powrót z pokorą do Ojca. A wtedy, jak w przypowieści tamten ojciec, Bóg Ojciec, szeroko otworzy ramiona i obdarzy pokutującego miłością przebaczającą i opiekuńczą. Współczesna epoka miała dwóch wielkich myślicieli, którzy wzywali do prawdziwego nawrócenia, choć metodami bardzo się różnili. Święty Jan Paweł II nauczał poprzez pielgrzymowanie i nieustanne rekolekcje. Jego bogata ewangelizacyjna spuścizna zawiera wskazówki i pouczenia, jak osiągnąć dzieciństwo Boże. Papież zachęca, aby nigdy nie rezygnować z możliwości naprawy własnego życia i zawierzyć Bożemu miłosierdziu. Drugim świętym myślicielem był ojciec Pio, stygmatyk włoski, kanonizowany przez świętego Jana Pawła II. Ojca Pio nazywano więźniem konfesjonału. Zawierzając siebie Bogu, otrzymał dar wiedzy o grzechach spowiadających się penitentów. Wiedziony nadprzyrodzonym światłem, niejednokrotnie przerywał spowiedź i zalecał w dość ostrych słowach, aby przyszli ponownie, gdy już będą gotowi wyznać wszystkie grzechy. Widział bowiem w duszach ludzkich pozorne nawrócenie i wiedział, że zaraz po spowiedzi powrócą do tych samych grzechów. Dopełniając tę część rozważań rekolekcyjnych, warto powiedzieć jeszcze o jednym prawdziwym nawróceniu. Otóż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa katechumeni odbywali spowiedź z całego życia i już potem nie spowiadali się, byli tak utrwaleni w postanowieniu odwrócenia się od grzechów wyznawanych na spowiedzi, że po chrzcie świętym już do nich nie powracali. W tym miejscu nasuwa się kilka pytań. Co my współcześni, zadufani w swoje umiejętności i wiedzę, zrobiliśmy ze swoim życiem? Czy stać byłoby nas na wypracowanie podobnej postawy? Ale już dziś idź
i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Idź i walcz codziennie ze swoją naturą, ciałem, które podąża przeciwko duchowi. Idź i walcz ze złymi przykładami, które nas otaczają. Idź i walcz z szatanem, który nigdy, póki żyjesz, nie zrezygnuje z tego, by cię doprowadzić do upadku. Idź z ufnością, że Bóg cię będzie wspierał, jeśli tylko u Niego będziesz szukał pomocy i wsparcia i jeśli będziesz chciał zachować Jego przykazania i szukał sposobu wypełniania Jego woli. Idź, przeżywając ten swój sakrament pokuty i pojednania tak, jak przeżywa swój chrzest człowiek dorosły, który odkrył Chrystusa i zrozumiał nagle, że rozpoczyna nowe życie w Jezusie Chrystusie. Gdy tylko przestaniesz walczyć wyłącznie o swoje zasługi, niepotrzebnie skupiając uwagę na swoim ja, a w zamian uznasz swoją słabość i potrzebę odnowy serca, otworzy się dla ciebie droga do spotkania Boga i świętości Jezusa, która jest Jego darem. Amen.